Na wstępie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Dzisiaj przedstawię Wam wczesne objawy uszkodzenia wątroby, które wszyscy ignorują. Poza tym, że jest największym organem w ludzkim ciele, wątroba jest również jednym z najważniejszych organów, od których zależy Twoje funkcjonowanie, zdrowie i życie. Wątroba jest odpowiedzialna za kilka funkcji, z których niektóre obejmują: oczyszczanie krwi. Wydzielająca się żółć, która jest niezbędna do trawienia. Przechowywanie glikogenu, formy cukru, który wytwarza energię. Gdy wątroba jest uszkodzona, niektóre ważne funkcje organizmu zostają naruszone. To w końcu zagraża życiu. Uszkodzenie wątroby może wystąpić w wyniku wielu czynników, ale ludzie zwykle nie rozwiązują problemu, dopóki nie jest za późno. Dlatego rozpoznanie znaków ostrzegawczych wysyłanych przez wątrobę ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia. Więc przejdźmy do najważniejszych objawów uszkodzenia wątroby, których nigdy nie należy ignorować. Pierwsze. Pożółkła skóra. Żółknięcie skóry jest jednym z pierwszych objawów uszkodzenia wątroby. Dzieje się tak, ponieważ uszkodzona wątroba nie jest w stanie prawidłowo odfiltrować toksyny. To paznokcie, czubki palców u rąk i nóg, a także oczy najpierw żółkną. Drugie. Zmiany w stolcu i moczu. Chociaż nie powinieneś tego robić regularnie, ale sprawdzanie moczu i stolca jest czymś, co powinieneś robić co jakiś czas. Jeśli odbarwi się albo zmieni konsystencję, przyczyną może być uszkodzenie wątroby. Ciemny i pienisty mocz, jak również blady i cienki stolec wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. 3. Wzdęcia. Nagłe wzdęcia mogą być również objawem nieprawidłowego funkcjonowania wątroby, Ponieważ w przypadku uszkodzenia wątroby zatrzymuje ona płyn, co z kolei powoduje rozdęcie żołądka. Czwarte. Ból brzucha. Ostry ból brzucha a także skurcze żołądka są również wskaźnikiem, że coś jest nie tak z wątrobą. Rzecz w tym, że każda awaria wątroby może powodować ból brzucha. Jeśli odczuwasz ten rodzaj bólu, zwłaszcza po lewej stronie brzucha, natychmiast udaj się do lekarza. Piąte. Refluks Uszkodzenie wątroby może być również naznaczone zwiększonym refluksem kwasu, ponieważ uszkodzona wątroba może wcisnąć soki trawienne do przełyku, wywołując refluks kwasowy i niestrawność. Może to ostatecznie spowodować wymioty. Każdy z tych objawów powinien być ostrzeżeniem wymagającym opieki medycznej, zwłaszcza jeśli wiesz, że wczesne rozpoznanie zwiększa szansę na pomyślne leczenie. Dzięki za obejrzenie. Pamiętaj zostawić łapkę i dodaj komentarz, czy taka forma przekazywania informacji odnośnie zdrowia Ci się podoba. Pozdrawiamy!